Dzień dobry, właściwie dobry wieczór Państwu. Zostałem przedstawiony, jestem anestezjologiem. O leczeniu przeciwbólowym będę mówił dlatego, że zajmuję się właśnie leczeniem bólu. Obecnie pracuję w poradni przeciwbólowej w hospicjum onkologicznym w Zakładzie Medycyny Klinicznej Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk i przez wiele lat byłem szefem anestezjologów w Centrum Onkologii w Warszawie. Muszę powiedzieć, że akurat ciężarne rzadko zgłaszają się do poradni przeciwbólowych. Dlatego to, co będę dzisiaj mówił, chcę Państwu podzielić się pewnymi wątpliwościami, jakie istnieją wokół stosowania leków przeciwbólowych u chorych w ciąży, a temat niewątpliwie istnieje. Temat niewątpliwie jest tematem interdyscyplinarnym i zarówno Państwo, jak i położnicy, jak i lekarze poradni przeciwbólowych i lekarze ogólni będą mieli ten temat. Kiedy ciężarne stosują leki przeciwbólowe, chociaż ogólnie panuje opinia, że nie należy leczyć się w czasie ciąży przeciwbólowo, bo właściwie nie ma leków bezpiecznych. Jak pokazywała moja poprzedniczka, charakterystyki produktów leczniczych również zawierają bardzo niekompletne informacje, przede wszystkim z tego powodu, że takich badań nie ma, badań na podstawie których można wnioskować w odniesieniu do konkretnego leku, a badania, które istnieją, to są badania populacyjne, które stwierdzają ex post możliwe relacje przyjmowania leku. Ale problem stosowania leków przeciwbólowych, tak jak w ogóle leczenia farmakologicznego w ciąży, już został zasygnalizowany przez moją poprzedniczkę, która pokazała, że ciężarna bierze 3-4 leki przepisywane przez lekarzy i leki przeciwbólowe również są lekami stosowanymi, niekoniecznie przepisywane przez lekarzy, a niekiedy brane jako leki OTC bez recepty. Brak świadomości, że jest się w ciąży, to jest jeden z momentów zagrożenia, kiedy kobieta bierze leki przeciwbólowe, chociażby te kupowane przez recepty, nie wiedząc o tym, że jest w ciąży. Nie wiem, jak jest w Polsce, ale wiem, że statystyki amerykańskie pokazują, że 50% ciąż jest nieplanowanych i ciężarna dowiaduje się o tym, że jest w ciąży już z pewnym opóźnieniem.